Teraz problem myśli, duszy i świadomości był problemem, który interesował ludzkość od bardzo dawna. Właściwie chyba nawet jeszcze przed człowiekiem, kiedy Neandertalczyk zaczął kopać groby, w których chował swoich zmarłych, musiał mieć jakieś poczucie, że istnieje coś mniej materialnego niż to, co widzi, czym jednak trzeba się było w jakiś sposób zająć i dlatego opiekowano się zwłokami. Ale to, że my wiemy, że istnieje świat duchowy, świat materialny i to wszystkie filozofie dokładnie wiedziały, ta rzecz była w pewien sposób przez naukę pomijana, może dlatego, że nauka nie miała metod, ażeby badać psychiki. Psychiką zajmowała się teologia, psychiką zajmowała się wczesna psychologia. To wszystko raczej nie były nauki, tylko arts. I dopiero gdzieś od lat 70. zeszłego stulecia zaczęto się zajmować jednak procesami myślenia. I te procesy to obecnie są przedmiotem zainteresowań kilku nauk, a więc jedną z nich jest właśnie ta neurobiologia, którą ja uprawiam, ale poza neurobiologią jest jeszcze bardzo ciekawy dział psychologia poznawcza, która innymi narzędziami operując też próbuje coś powiedzieć o mózgu, a wreszcie interesujący nowy dział właściwie, którego nazwę stworzyła Patricia Churchland, to jest neurofilozofia, która próbuje łączyć właśnie najwyższe osiągnięcia humanistyczne myśli ludzkiej z realiami biochemicznymi materialnego świata. I to są właściwie pojęcie duszy, które jest takim pojęciem najlepszym, które określa ten świat materialny, świat niematerialny, który wpływa na świat duchowy, jest oczywiście bardzo istotne. I teraz natomiast i psycholodzy, i psychiatrzy biologiczni uważają, że dusza, świadomość, aktywność neuronalna mózgu są właściwie prawie synonimami. I dlatego na przykład leczenie zaburzeń psychicznych to jest próba normalizacji zaburzeń aktywności sieci neuronalnej, a więc próby jak gdyby materialnego poprawiania stanu układu nerwowego. Ale oczywiście, jeżeli ta psychologia, a właściwie i psychiatria, obie mają słowo psychę, czyli duszę, tą, o której jeszcze będziemy mówili, w nazwie, to właściwie jest pytanie, czym jest dusza. I to jest dość interesujące, że my właściwie ludzie w większości wierzą w to, że istnieje jakiś element niematerialny, niezależny od elementu materialnego. Nie jest to wiedza powszechna. W każdym środowisku część osób wierzy w istnienie duszy nieśmiertelnej, część osób w to nie wierzy. Takie badania, które były przeprowadzane na studentach szkockich, wykazały, że mniej więcej 1/3 z nich uważa, że dusza jest w zasadzie materialna, że taka dusza nie jest nierozłącznie związana z życiem i tak dalej. A 2/3 uważają, że dusza i ciało to są różne rzeczy, że po naszej śmierci jakaś część pozostaje i właśnie to jest ta część duszy, że śmierć to jest tylko obumarcie materii i tak dalej. Ale to podejście do duszy to ma długą za sobą historię. I ta dusza, ona to jest coś takiego, co powszechnie oczywiście wiadomo. To jest coś, posiadanie duszy to znaczy, że mamy żywy organizm. Dusza to jest element konieczny do życia. Przy tym właśnie na Zachodzie różne kultury tworzą sobie różne podejścia do duszy. Na Zachodzie jak gdyby były takie dwa kierunki. Jeden kierunek uważał, że dusza jest niematerialna i nieśmiertelna, w jakiś sposób połączona z ciałem. Drugie podejście jest takie, że dusza jest jednak materialna i że jest śmiertelna, tak, że śmierć
osoby to jest równocześnie śmierć ciała i śmierć duszy. W każdym razie, obojętnie czy tak uważamy, czy tak, dopóki dusza jest w ciele, to ta dusza odpowiada za naszą osobowość, za nasze zachowanie, a zaburzenie zachowania to właśnie jest choroba, to właśnie jest choroba duszy. W takiej naszej klasycznym pojęciu duszy, bo my jesteśmy, ono się wykształciło na bazie naszej kultury chrześcijańskiej, no to jest coś takiego, ta dusza istnieje w naszym ciele i w momencie, kiedy umieramy, to dusza odłącza się z niechęcią od ciała i gdzieś wychodzi na zewnątrz, a tak dusza z ciała wyleciała, na zielonej łączce stała, a potem co się z nią dalej dzieje, no to my uważamy, większość nas uważa, że ta dusza potem pędzi jakieś swoje życie, jest nieśmiertelna, a jej losy są zdeterminowane przez to, w jaki sposób człowiek zachowywał się na ziemi. Oczywiście to zachowanie na ziemi zależało właśnie od duszy. I to pojęcie duszy jest obecne we wszystkich okresach cywilizacji. Zawsze ono istniało. To jest ciekawe, najczęściej związane z oddechem, prawda? Psyche, jak Platon twierdzi właśnie, to było związane właśnie z anapneim, z oddychaniem, prawda? I także z odświeżaniem umysłu. W hinduskim, prawda, jest atman, stąd to jest właśnie związane z oddechem. Po niemiecku oddychanie to jest atmung. W hebrajskim był ten nefesh, to było też taki właśnie oddech życia, impuls. W polskim też mówimy, oddał ducha, wyzionął ducha, też to się łączy, wydał ostatnie tchnienie. To ostatnie tchnienie jest oczywiście właśnie tchnieniem duszy. Troszkę inaczej to wygląda w języku angielskim, ale w każdym razie mamy, dusza jest czymś takim, na co się wszyscy zgadzamy, ale w historii świata, w historii rozwoju myśli ludzkiej, to było szereg różnych koncepcji duszy. I jak jeżeli tak wejdziemy do kultury, która jest jak gdyby podstawą naszej kultury, czyli kulturą egipską, dlatego, bo to Grecy przyjęli bardzo wiele ze starożytnego Egiptu i potem to przeszło w kulturę europejską. Ale podstawy naszej kultury są gdzieś w Egipcie i tam właśnie dusza egipska, Egipcjanie zwrócili uwagę na to, że to nie jest pojedynczy byt. Oni mówili o wielu duszach, a więc była taka najważniejszą duszą egipską, to była Ib, i Ib to po prostu było serce. Serce zawsze się wiązało z życiem, ponieważ jest to organ, który najwyraźniej jego akcja jest związana z życiem. W momencie, kiedy serce przestaje bić, człowiek umiera. Ale poza Ib, tą duszą mieszczącą się w sercu, były jeszcze na przykład osobowość, to była Ba, która też mieszkała jakoś u nas. I ta Ba po śmierci przez długi czas przebywała koło zwłok, zwłaszcza jeżeli te zwłoki były dobrze zakonserwowane. W rezultacie Ba przebywała właśnie koło grobu. Dlatego dla Ba składano ofiary, dawano żywność. Ba była nawet zdolna do czynności seksualnych, dlatego umieszczano tam czasami na przykład niewolnice. Poza Ba, taką duszą egipską, która była esencją życia, to była siła życiowa, to była Ka. Ka, ona z kolei to była dusza, która była to bogini Meshkenet, bogini porodów, dawała tę duszę dziecku w momencie, kiedy dziecko się urodziło. Tam proszę uwagę, że bardzo często zresztą pojęcie wejścia duszy i tak dalej, to jest pierwszy krzyk, prawda? To jest wejście powietrza do płuc. Proszę zresztą zauważyć, że tak samo Adam w religii hebrajskiej, którą my przyjęliśmy, był masą gliny, w którą dopiero nagle Bóg tchnął duszę i Adam zaczął żyć. Niezależnie od Ba i Ka, które przeżywały śmierć i potem po pewnym czasie łączyły się razem i gdzieś znikały, tego już
Egipcjanie nie bardzo precyzują. Była jeszcze na przykład bardzo interesująca dusza, którą się nazywał Ren, i to było imię. Egipcjanie wierzyli, że dopóki imię jest pamiętane, to ta dusza Ren żyje. I wobec tego trzeba uwiecznić, żeby zapewnić nieśmiertelność osobie zmarłej. I to przeszło bardzo wyraźnie do naszej kultury, bo my mamy pomniki na pamięć, żeby było, groby, przecież na grobach grób bezimienny nie jest grobem sensownym, prawda? Grób powinien mieć imię, nazwisko, a jeszcze lepiej jakieś pewne informacje o danej osobie. I dopóki ten grób istnieje, to ta dusza, Ren, istnieje, dusza Cheopsa, żyje po dziś dzień, ponieważ o piramidzie Cheopsa wszyscy wiemy i Rzymianie zawsze w takich kartuszach umieszczali właśnie to imię. Ale jeżeli my chcemy kogoś jak gdyby dobić, to my próbujemy wymazać imię z pamięci, prawda? I to jest taka bardzo ładny atrium w ogrodzie Westalek na Forum Romanum. Tam stoją te posągi Westalek. Większość posągów jest pozbawionych głów, no bo to kolekcjonerzy brali. Wszystkie posągi są podpisane, z wyjątkiem jednego. I to jest jeden z dwóch pomników, który zachował głowę, natomiast ewidentnie widać, że nazwisko Westalki zostało wymazane. To była Westalka, która przeszła na chrześcijaństwo. Zdradziła i siostry, żeby ją pognębić, nie usunęły pomnika, ale wymazały jej imię. Ale to samo w jakiejś tradycji, jeżeli ktoś miał chłopców z Placu Broni, to tam właśnie wymazanie imienia Nemeczka z książki, no to właśnie z księgi, to właśnie miała być jego śmierć. A więc to od czasów egipskich wiara w to, że powinniśmy imię przechowywać, pamiętać, utrzymać jak najdłużej, utrzymać historię, ciągle istnieje i zresztą bardzo dobrze, bo dzięki temu podejściu my wiemy coś o historii. O historii wiemy dzięki grobom, czyli właściwie dzięki tym osobom, które żyją w naszej pamięci, ponieważ ich dusza została ocalona, bo została zapisana i spamiętana. No i wreszcie taką ciekawą duszą egipską to był Szeut, bo to była dusza, która była niematerialna, ale widoczna. Trzeba się na chwilę zastanowić, czy może być obiekt, który możemy widzieć, ale który jest obiektem niematerialnym. Tak, cień. Cień jest rzeczą, którą my widzimy, która nie ma materii. Ten cień to był taką duszą, to był właściwie taki śledczy, taki ogon, taki ubek, którego Anubis wysyłał za każdą osobą i cień, czyli Szeut, wlókł się za człowiekiem, donosił o człowieku, ale to była dusza śmiertelna, bo kiedy ciało umiera, to jej cień znika, a więc była ta wielość dusz, pokazująca jak gdyby różne aspekty naszej psychiki. I ten pogląd potem się przewija do dzisiejszych dni, jak będziemy mówili o inteligencji wielorakiej, że mamy różnego rodzaju inteligencję. Jeszcze wróćmy do tej bardzo ciekawej duszy Ib i co z nią się dzieje, bo tu już tutaj pewne były śmiertelne, pewne określony czas po śmierci żyły pewne. Ib to była ta dusza, która była duszą, która jest skonstruowana na potrzeby życia społecznego. Myślę, Ib to była ta dusza, która mogła odpowiadać za czyny człowieka. Otóż w koncepcji egipskiej złe uczynki obciążały serce. I do dziś dnia czasami mówimy, mamy ciężkie serce, robimy coś z ciężkim sercem. Każdy zły uczynek obciążał serce, a ostatecznie po śmierci człowieka Anubis otwierał klatkę piersiową i kładł serce na wagę. Na tej wadze był taki standard, to było takie pióro, a na drugą szarkę właśnie kładziono to serce. I teraz, jeżeli serce nie było bardzo obciążone grzechami, to serce było lżejsze, szło do góry i szło do krainy wielkiej, wiecznej szczęśliwości, szło do krainy Ozyrysa. Natomiast jeżeli było złe, obciążone grzechami, to ono przeważało, szło na dół, a tam już czekał taki potwór, Amrit, tęszowanie krokodyla, jaguara i
hipopotama i zżerał to serce. Ta wielorakość duszy, którą wymyślili Egipcjanie, ona potem dalej trwała w duszy greckiej. I taka dusza grecka za czasów no, więcej Homerach, to ona ewidentnie, tam znowu było wiele dusz. Były przynajmniej trzy dusze, które były duszami, które były aktywne w momencie, kiedy w stanie czuwania. I to było przed noc, to była dusza, która była odpowiedzialna za rozumowanie, za intelekt. Do dziś dnia o lekach, które nam wspomagają funkcje poznawcze, mówimy leki nootropowe, a część ze starszych słuchaczy pewno używa nootropilu jako właśnie lek na poprawę funkcji mózgowych. I to noc było gdzieś tak nieokreślone, umieszczone, ale w klatce piersiowej. W sercu znajdowała się inna dusza, Menos. I Menos, ona z kolei odpowiadała za namiętności, za wściekłości, za agresję, prawda? Menejdy rozszarpały Orfeusza, prawda, gdzieś tam gojąc. Menos mieściła się w sercu, czyli ta dusza namiętna. A wreszcie w przeponie, która jest tak samo organem poruszającym się przez całe życie, podobnie jak serce, tylko że przepona jest właśnie związana z oddechem, a nie z krążeniem, tam mieściła się Tymos. I to była taka dusza, która odpowiadała znowu za różnego rodzaju emocje, typu radości, spokoju, smaku, stabilności i tak dalej. I leki, które służą do leczenia na przykład depresji dwubiegunowej, nazywamy dzisiaj tymoleptykami. Leki, które właśnie mają wpływać, stabilizować nastrój. Ale te dusze były duszami śmiertelnymi. Natomiast niezależnie od tych duszy, w greckich pojęciach była jeszcze psyche. I to była taka dusza, która była niezlokalizowana i ona się ujawniała tylko w czasie snu. I dlatego jak my śnimy, to wtedy psyche dochodzi do głosu. I psyche była nieśmiertelna i w momencie, kiedy ciało umierało, to właśnie psyche przechodziła do Erepu. No i to było, prawda, to były te czasy, nie wiem, tam 8, 7, 6 wiek przed Chrystusem. Potem postęp szedł dalej i za czasów Arystotelesa i jego nauczyciela Platona pojęcie na duszę trochę się zmieniało. Platon, ale ciągle ta dusza była wieloraka. Według Platona, Platon w ogóle był pierwszym z filozofów, który duszę umieścił w mózgu, przynajmniej jeden aspekt duszy, bo dusza według Platona miała aspekt racjonalny i ten aspekt racjonalny duszy był właśnie związany z mózgiem. To była pierwsza koncepcja encefalocentryczna, ale poza tym była jeszcze, prawda, był poza tym aspektem racjonalnym, mózgowym, był aspekt impulsywny. On się mieścił, właśnie to jak menos, prawda, on się mieścił w klatce piersiowej i wreszcie był aspekt apetytywny tej duszy, który mieścił się w brzuchu. Według Platona w ogóle z duszą to było tak, że dusza to była cząstką absolutu. Rodzący się człowiek, czy rodzące się dziecko, wchłaniało w siebie cząstkę absolutu. Ta cząstka absolutu działa jako dusza, a po śmierci ciała ta dusza po prostu rozpływała się z powrotem, wracała do absolutu. Także tam nie było materialnej, indywidualnej duszy, byliśmy wszyscy częściami świata. Natomiast trochę inaczej wyglądał pogląd na duszę ucznia najbardziej znakomitego ucznia Platona, mianowicie Arystotelesa. Arystoteles stwierdził w ogóle, że dusza zasadniczo jest zlokalizowana w sercu, a więc wrócił do tradycyjnego poglądu egipskiego, że to właściwie Ib jest tą główną duszą, ale miała trzy aspekty, to znaczy to była dusza wegetatywna, odpowiedzialna za podstawowe funkcje życiowe i tę duszę wegetatywną miały wszystkie twory żywe, łącznie z roślinami. Potem była taka
dusza wrażliwa, to była dusza, która reagowała z światem zewnętrznym, to była dusza, która operowała przez zmysły, dusza, która zarządzała motoryką, zarządzała ruchem, prawda? I ta dusza, dusza wrażliwa była obecna u zwierząt, nie była obecna u roślin. A wreszcie u człowieka na dodatek jeszcze przychodziła dusza racjonalna, ta dusza, która odpowiada za poznanie, za rozumowanie i ona miała występować tylko u ludzi. Według Arystotelesa jeszcze dusza była śmiertelna. To Arystoteles powiedział, że dusza jest dla ciała tym, czym jest bieg dla biegacza. Jak biegacz pada, to bieg ginie. Jak człowiek umiera, dusza umiera. Potem oczywiście czasy helenistyczne, tam jeszcze było kilka różnych koncepcji duszy. I Galen, i Epikur, prawda, uważali, że taka dusza jest w mózgu, że dusza jest taką emanacją ciała i że jest śmiertelna. Bardzo ciekawe badania nad duszą prowadził Herophilus z Chalcedonu. On w ogóle to chyba był taki pierwszy badacz mózgu. On na pewno sekcjonował mózgi, bo znał anatomię mózgu dość dobrze. Nawet zarzucano mu, że robił tak samo doświadczenia wiwisekcyjne na jeńcach. I na przykład jego znajomość anatomii mózgu doprowadziła do tego, że on znalazł miejsce, w którym dusza była zlokalizowana. On uważał, że dusza powinna być zlokalizowana pomiędzy miejscem, w którym następuje myślenie, a miejscem, w którym następuje ruch. I wobec tego, czy tam, gdzie między mózgiem a rdzeniem kręgowym. I dusza właśnie Herophilusa znajdowała się w czwartej komorze mózgu. Potem powstały różne koncepcje neoplatońskie, między innymi Plotyn miał taką koncepcję właśnie duszy nieśmiertelnej, niematerialnej, ale osobowej. I ta dusza Plotyna została zaakceptowana przez ojców Kościoła i dusza, nasza dusza, dusza chrześcijańska jest właśnie tą duszą Plotyna. Oczywiście ten spór o materialność duszy trwa od starożytności po dziś dzień. Próbowano ustalić nawet, co można sądzić o duszy, jakie rzeczy są charakterystyczne dla duszy i co wyznacza jakość duszy. Na przykład Hipokrates twierdził w ogóle, że nasza osobowość, więc nasza dusza, zależy od równowagi pomiędzy czterema fluidami organizmu, którym właśnie była krew, flegma, żółć żółta i żółć czarna. I że w momencie, kiedy na przykład było za dużo żółci żółtej, no to wtedy czy przewaga żółci żółtej, to wtedy osoba była cholerykiem, kiedy była przewaga krwi, sangwinikiem, żółci czarnej melancholikiem, no a przy flegmie oczywiście flegmatykiem. To jeszcze do tego może wrócimy. W każdym razie warto jest powiedzieć, że do dziś dnia ta klasyfikacja ludzi na choleryków, sangwiników, flegmatyków i melancholików jest aktualna, chociaż oczywiście te fluidy Hipokratesa nie mają żadnego takiego odpowiednika realnego. No, że krew istnieje, o flegmie nie bardzo wiadomo, żółć czarna, nie wiadomo czym miałaby być, ale klasyfikacja nie jest zła. To jest ciekawa rzecz, bo to pokazuje, że to, że mamy fałszywe przesłanki na całe te cztery fluidy determinujące osobowość, to jest absolutnie wymyślone. Natomiast przesłanki fałszywe, ale wynik rozumowania prawdziwy. Także to jest rzecz, o której warto pamiętać, że z fałszywości przesłanek nie wynika automatycznie fałszywość wniosku. Prawda? Możemy mieć sylogizm, że chleb jest kamieniem, co jest fałszem, że kamienie są jadalne, co jest też fałszem. No i wobec tego sylogizmu wynika, że chleb jest jadalny i nagle prawda, chleb jest jadalny. Fałszywe przesłanki doprowadzają nas do prawdziwego wniosku. Potem w średniowieczu coraz bardziej zwracam uwagę na materialną część duszy i dlatego choroby duszy były zwykle uważane za opętanie przez złego ducha i egzorcyzmy były taką metodą
leczenia duszy, chociaż trzeba też powiedzieć, że były też i takie trendy materialne. I mamy taki ładny obraz Boscha, na którym widzimy wędrownego lekarza, który usuwa z mózgu kamień szaleństwa. Więc też wierzono, że mogą być materialne przyczyny chorób psychicznych. Czy to leczenie było skuteczne? No, nie wiadomo, ale zarówno usuwanie kamienia szaleństwa, co oczywiście było oszukaństwem w tym sensie, że tam nacinano tylko skórę pacjenta, a już lekarz kamień wydobywał z rękawa i pokazywał, czy egzorcyzmy, to były pewne formy psychoterapeutyczne czy psychoterapii szokowej, więc mogły coś działać. Taki spór o materialność i niematerialność duszy, on istnieje do dziś dnia właściwie. Tak bardzo mocno hipotezę, że dusza i ciało są od siebie niezależne, sformułował Kartezjusz. Kartezjusz założył, że dusza i ciało są bytami rozłącznymi, kompletnie innymi. Chodzi oczywiście nie o tą duszę wegetatywną, która ciałem poruszała, ale dusza myśląca. Dusza myśląca była od ciała niezależna. Miejsce, w którym się spotykała dusza z ciałem, to była przysadka mózgowa. Normalnie mówi się, że Kartezjusz twierdzi, że dusza jest zlokalizowana w przysadce. Nie, dusza tylko to było miejsce, gdzie dusza się stykała z ciałem. Teoria Kartezjusza, ona nie dała się naprawdę utrzymać. Ale ona wywarła bardzo wielki wpływ na współczesną psychiatrię. No, bo jeżeli choroba psychiczna jest chorobą duszy, a dusza jest niematerialna, no to wobec tego nie można stosować, na przykład lek jest bezsensowny, stosowanie leku, no bo lek to jest materia, a materia nie będzie interferować z duchem. Także po pewnym czasie, ponieważ ta dusza nie ma biologii i obecnie psychiatria, właściwie tak podzielona na psychiatrię analityczną i różne innej odmiany, i psychiatrię biologiczną, prawda? Taką antykartezjuszowską. Ten Kartezjusz rzeczywiście nie dało się go długo utrzymać i jak gdyby mniej więcej 100 lat później odpowiedzią na tę teorię dualistyczną, Kartezjusza to była dualistyczna, prawie że paralelizm, to minimalne ich interakcji, to Spinoza wyszedł z koncepcją, że dusza i ciało to są dwa aspekty jednej rzeczy, absolutu. To była bardzo odważna hipoteza w tym czasie. My w tej chwili długo trwało, zanim myśmy zaczęli akceptować dualizm różnych rzeczy. Tak na przykład, że mamy, że światło można być traktowane jako fala albo jako cząsteczki, prawda, materialne. A więc ta teoria, że dusza i ciało to jest to jak moneta, że nie jest ani to, ani jest, tu jest reszka, tu jest orzeł, jeszcze jest rancik, ale dopiero całość stanowi jedną istotę. I dlatego to był bardzo nowoczesny pogląd Spinozy, że właśnie jest ta jedna droga, to była teoria monistyczna. Te teorie monistyczne, trochę zmienione ich postaci, przetrwały właśnie do dziś dnia. I mnie się też wydaje, że to, co pokazuje nam nasza współczesna wiedza, sugeruje, że te idee Spinozy rzeczywiście dość dobrze oddają rzeczywistość. Potem powstawały jeszcze inne koncepcje. Były takie koncepcje czysto materialistyczne. Tu oczywiście najbardziej znany był właśnie de la Mettrie ze swoją książką Człowiek-maszyna, który był już takim skrajnym materialistą. Ale potem byli też tacy materialiści, jak Büchner, który twierdził, że mózg produkuje myśl tak, jak nerki produkują mocz. A więc było szereg takich, ale właściwie tutaj nie jest miejsce na to, bo to nie jest kurs filozofii. Natomiast ja chciałem powiedzieć o człowieku, którego uważam za takiego, który ukształtował współczesny pogląd na biologię i tym oczywiście był Edward Osborne Wilson.
I Wilson, on ze swoją teorią psychobiologii w ogóle zrobił jak gdyby rewolucję. To była rewolucja, która przychodziła z szalonymi oporami w Ameryce, jak ja byłem w Stanach Zjednoczonych. Tam jak on przyjeżdżał na kampusy, tam były protesty, były gorsze niż protesty przeciwko Baumanowi we Wrocławiu na przykład, bo jak gdyby on odzierał życie społeczne z różnych mitów. On uważał, że biologia jest podstawową rzeczą, którą trzeba rozpatrywać, jak się patrzy na socjologię, socjobiologię społeczeństwa. Otóż on w każdym, Wilson, on to był, w ogóle zaczął badać owady społeczne, a potem te swoje doświadczenia z badań społeczeństw owadzich przeniósł na społeczeństwa ludzkie. Mnie się wydaje, że jednym z jego takich ważniejszych, jedną z ważniejszych rzeczy, którą on nam wszczepił, to było to, że on pierwszy założył, że mózg nie jest wcale organem stworzonym do myślenia. Mózg jest organem stworzonym do przeżycia i ten mózg występował już u bardzo prymitywnych zwierząt. Już ponad 500 000 lat temu takie prymitywne skorupiaki na Ziemi posiadały mózg, który przypominał mózg współczesnych skorupiaków, właśnie kilkanaście tysięcy neuronów, które w jakiś tam sposób działają. I oczywiście myślenie ma dodatkowy walor przy przeżyciu, dlatego my tak samo myślimy, ponieważ myśląc możemy znacznie lepiej się adaptować do środowiska.